Witajcie, oto nowa Xperia 5 generacji czwartej. Z pozoru to zwykły flagowiec Sony, natomiast pod wieloma aspektami to urządzenie okazało się znakomite. Zapraszam Was do recenzji, a poznacie wszystkie wady i zalety tego modelu. Musimy na sam początek zacząć od wyglądu, a także wykonania i na tym polu powiem, że właśnie tak powinny być zbudowane flagowe smartfony. Sony w tym aspekcie okazało się dosłownie wzorowe. Możemy zauważyć, że z tyłu znajduje się znakomicie wyglądające matowe szkło, które się nie rysuje, a także nie gromadzi na sobie za dużo zabrudzeń. Nie ukrywam, że bardzo mi się podoba testowana wersja w kolorze zielonym, która poniekąd przypomina Xperia Z5 z 2015 roku. Co ważne, to urządzenie możemy jeszcze nabyć w nieco bardziej stonowanej wersji, w kolorze czarnym. Plusem okazało się również takie płaskie, ścięte krewędzie, które są wykończone przy użyciu matowego aluminium, dlatego obudowa tego modelu jest pudełkowata. Na wysokim poziomie oceniam wygodę użytkowania testowanej piątki, ponieważ to urządzenie trzyma się za każdym razem bardzo pewnie, no i też możemy spokojnie Xperia 5 obejmować się w ręce. Uważam, że to raczej kompaktowe, ale przy tym do Dosyć wysokie urządzenie, dlatego że proporcje ekranu wynoszą tutaj 21 do 9. Co więcej, zobaczymy, że z tyłu znajduje się ładnie wyglądająca, zarazem nieco wystająca ponad budowę wyspa z obiektywami. Klawisze mają znakomite spasowanie do tego rewelacyjnie wyczuwalny skok, no i też do każdego wygodnie sięgamy. Całości się dopełnia interesujące rozwiązanie spotykane obecnie tylko w Sony. Chodzi o to, że na boku umieszczony jest spust migawki aparatu w formie przycisku i to oczywiście. Cieszy. Z pewnością złącza to kwestia, na której Sony nie oszczędza. Na spodzie znajduje się złącze USB-C, do tego slot pozwalający na umieszczenie w tym urządzeniu karty SIM, a także microSD. Samo wysuwanie tacki zostało znakomicie zaprojektowane, dlatego że nie musimy tutaj używać żadnego narzędzia do wysuwania, tylko używamy naszego paznokcia. Możemy jeszcze wykorzystać funkcję ESIM. Na górze znajduje się złącze Jack, jestem osobiście zdania, że Xperia 5 gra dosłownie fantastycznie. Kiedy podłączymy do niej słuchawki. Co ważne, klasa szczelności to IP68. Na temat frontu powiem, że testowana piątka to raczej typowe urządzenie Sony, ponieważ nie ma tutaj żadnego wcięcia w ekranie, a to oznacza, że ramki ekranowe, zwłaszcza na górze i na dole, są grubsze, z tym, że osobiście nie uznaję tego jako wadę. Moje zdanie wynika z tego, że takie rozwiązanie ma swoje plusy. Głośniki skierowane są w naszą stronę, co więcej, nad ekranem znajduje się dioda, która informuje przykładowo o tym. Że mamy nieodebrane powiadomienia, do tego informuję o statusie ładowania. Uważam, że kolejna zalata tego rozwiązania polega na tym, że przednia część ma taki czysty, stonowany wygląd i to rzeczywiście może się podobać. W temacie jakości dźwięku testowana piątka ponownie nie ma się czego wstydzić. Są tutaj zamontowane głośniki podwójne, usłyszymy, że mają bardzo czysty, a przy tym szczegółowy dźwięk na każdym poziomie głośności. Co ważne, całości towarzyszy znakomite uczucie głębi dźwięku, z tym, że nie powiem, że występuje tutaj tak samo dobre podbicie basu, kiedy porównamy to sobie do rokfona czy też oczywiście iPhone'a. Mimo tego jestem zdania, że głośniki umieszczone w Sony to flagowy poziom, a to oznacza, że słuchanie muzyki, czy też konsumowanie treści okazało się dzięki temu przyjemnością. Plusy na tym jeszcze się nie kończą. W systemie dostajemy tutaj funkcję Dolby Atmos, która ma zdefiniowane prasety dźwięku, mianowicie dynamiczny, dopasowujący automatycznie nastawy dźwięku. Co więcej, możemy wykorzystać inne tryby służące do muzyki filmów, a także własny, gdzie oczywiście ręcznie dokonamy zmiany ustawień dźwięku. Mamy tu jeszcze funkcję dźwięku 360. Do tego system przetwarza muzykę na podstawie algorytmu dla uzyskania wyższej jakości. całości dopełnia funkcja usuwająca szum wiatru, który uderza w mikrofon, przykładowo w czasie nagrywania filmu. Z pewnością ważna kwestia to haptyka, i w tym aspekcie testowana piątka ponownie okazała się w porządku. Za każdym razem Czujemy, że wibracja to fajne uderzenie pod ekranem. Owszem, to jeszcze nie poziom iPhona, z tym, że naprawdę niedużo brakuje. Ciekawe rozwiązanie to dynamiczna wibracja, która działa w rytmie muzyki. Natomiast nie sądzę, że to będzie super potrzebne każdemu. Ja z tego osobiście nie korzystam. Możemy zauważyć, że na boku znajduje się szybko działający czytnik naszego palca. Musimy go tylko musnąć i dostajemy się od razu do systemu. Natomiast uważam, że są na rynku flagowce mające jeszcze lepiej działające skanowanie palca przykładowo Galaxy S22. Co ważne, działanie tej metody może być dwojakie. Chodzi o to, że skaner może być aktywny cały czas, ale też wykrywanie palca może działać dopiero po tym, jak naciśniemy przycisk. Wada polega na tym, że niestety nie ma tutaj rozpoznawania twarzy. Muszę nieco więcej powiedzieć na temat ekranu. Dostajemy tutaj OLEDa Full HD+, do tego wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz. Na tym ekranie wszelkie teksty czy też ikony są niezwykle szczegółowe. Zobaczymy, że Barwy są nieco natywnie podbite, natomiast uważam, że Sonek zawsze wykonało dosłownie kawał dobrej roboty w zakresie kalibracji tego panelu, ponieważ nie ma tutaj wrażenia, że barwy są za bardzo takie żywe, soczyste, tylko okazały się stonowane. Są tu jeszcze znakomite kąty widzenia, no i też ładnie wyglądające, a zarazem prawdziwe czernie. Co ważne, poziomy jasności są w porządku, dlatego w jasnym otoczeniu w słońcu ten ekran będzie na pewno widoczny. Jestem osobiście zdania, że ustawienia związane z Planem są tutaj dosyć rozbudowane. Możemy wykorzystać dwa nastawy kalibracji ekranu, z czego jedną służy uzyskaniu dokładnie takiego obrazu jak ten, który był zamierzony przez autora danego filmu, czy też osoby zajmujące się tak zwanym color datingiem. Co więcej, bez większego problemu dokonamy zmiany balansu bieli, w całości dopełnia ciemny systemowy motyw, redukowanie światła niebieskiego, do tego funkcja łatwego sięgania do górnej części ekranu, a także inteligentne sterowanie ekranem. Chodzi o to, że nie będzie wygaszony kiedyś się na niego Patrzymy. Skoro to flagowe urządzenie, to oczywiście znajduje się tutaj funkcja aktywnego ekranu, czyli potocznie mówiąc Always on Display. Możemy decydować o tym, w jakiej sytuacji ta funkcja ma działać, z tym, że niestety brakuje harmonogramu godzinowego, ale poniekąd da się to skonfigurować i wtedy korzystamy z funkcji trybu nocnego. Co ważne, aktywny ekran może pokazywać nowe powiadomienia, możemy nawet ustawić informacje o muzyce oraz naklejkę, czy też ikonę, która będzie na tym ekranie widoczna. Widoczna. Plusem okazało się również działanie jasności automatycznej. Testowaną piątkę napędza Snapdragon 8 plus generacji pierwszej do tego 8 GB RAMu, a wbudowana pamięć to oczywiście UFS31. W kontekście łączności występuje tutaj Bluetooth 52 za PTX HD, NFC dopłacanie, natomiast system to Android 12. Samo działanie systemu to najwyższy flagowy poziom. Nasze palacania są wykonywane szybko, no i też nie musimy na cokolwiek czekać. Co więcej, animacje systemowe okazały się takie szybkie, a zarazem płynne, a to zwłaszcza w połączeniu z wyższym odświeżaniem ekranu, potęguje nasze znakomite wrażenie o działaniu interfejsu testowanej piątki. Tego samego nie powiem o nagrzewaniu się obudowy, dlatego że to raczej znakomite uczucie niestety nie będzie. Często możemy wyczuć, kiedy ten telefon nie będzie nawet mocno obciążony, a bardziej użytkowany dłuższy czas, że obudowa z tyłu bywa cieplejsza. Na wysokim poziomie oceniam nagrzewanie nakładkę na system od Sony, ponieważ wygląda fantastycznie, a przy tym nawiązuje do czystego Androida. Jeżeli chodzi o Sony kwestia aparatu to oczywiście temat rzeka. Sensor bazowy ma tutaj 12 megapikseli o jasności 1.7 do tego znakomicie działający autofokus z wykrywaniem fazy, a także stabilizacja optyczna. Co więcej dostajemy tutaj obiektyw mający ponownie 12 megapikseli, a przy tym większe pole widzenia wynoszące nieco ponad 120 Stopni. Całości dopełnia fokus z wykrywaniem fazy. Możemy zatem wykonywać ładnie wyglądające zdjęcia z bliska, ale w takim szerszym ujęciu. Całości dopełnia obiektyw TeleZoom, natomiast przypomnę, że starsza generacja tego modelu miała obiektyw posiadający zmienną ogniskową, a tego w tym roku niestety nie ma. Do selfie służy sensor 12 megapikseli o jasności 20. W jasnym otoczeniu wykonywane zdjęcia okazały się stonowane, a zarazem bardzo naturalne. Zobaczymy, że barwy na każdym zdjęciu raczej nie są podbite, no i też efekty działania automatycznego trybu HDR są takie niezwykle wyważone. Uważam, że w sytuacji, kiedy oczekujecie, że automatyka aparatu będzie działać na poziomie Samsunga, gdzie występują żywe, soczyste barwy, to na pewno nie będzie urządzenie dla Was. Co więcej, wszelkie zdjęcia wykonywane przy użyciu testowanej piątki, a także obiektywu bazowego są szczegółowe. Do tego rzadko występuje tendencja, że jasne obiekty przykładowo niebą. Są przepalone. Mimo tego, nie ma tutaj również efektu dążenia automatyki do uzyskania ładnego niebieskiego nieba, tylko ono wygląda dokładnie tak, jak w czasie wykonywania danego zdjęcia. Muszę powiedzieć o tym, że były sytuacje, że fokus nie był do końca skupiony na obiekcie, który fotografuje, zwłaszcza kiedy dane zdjęcie było wykonywane w bliższym ujęciu. Większe pole widzenia okazało się ponownie w porządku. Uzyskamy tutaj całkiem dobre szczegóły, no i też nie ma szansy na to, że krawędzie takiego zdjęcia. Będą rozmyte i to oczywiście cieszy. Plusem okazała się spójność kolorystyczna pomiędzy każdym obiektywem może to jeszcze nie poziom iPhone'a czy Samsunga natomiast uważam, że na ten Sony nie ma się czego wstydzić. Jestem osobiście zdania, że największa wada to niestety zdjęcia wykonywane w nocy. Nie możemy tutaj ręcznie włączyć trybu nocnego, tylko załącza się samoczynnie i efekty są na niskim poziomie. Uważam, że takie zdjęcia oczywiście mają szumy, do tego raczej. Nie są szczegółowe. Owszem, jeżeli chodzi o sensor bazowy, dramatu jeszcze nie ma. Natomiast, mając na uwadze, że to flagowe urządzenie kosztujące niemało, to możemy z pewnością oczekiwać dużo, dużo więcej. W sytuacji, kiedy wykorzystamy ręczne ustawienia, to jestem przekonany, że wtedy uzyskamy całkiem dobre efekty, właśnie w ciemniejszym otoczeniu. Na wysokim poziomie oceniam nagrywane filmy. Zobaczymy, że automatyka dobrze dobiera wszelkie ustawienia. Do tego filmy są szczegółowe. Uważam, że kolejna zaleta to znakomicie działająca stabilizacja optyczna. Co więcej, możemy tutaj nagrywać ponownie ładnie wyglądające filmy HDR, a także w płaskim profilu kolorystycznym. Potem takie materiały można będzie samodzielnie edytować w kontekście kolorystyki czy też nakładać luty. Przykładowe nagranie tego typu oczywiście wrzucam do filmu. Są tu jeszcze dosłownie mega rozbudowane, a przy tym zaawansowane aplikacje służące do filmowania, mianowicie Pro oraz Video Pro, gdzie możemy ręcznie dopasować ustawienia związane z filmowaniem. Osoby nagrywające filmy profesjonalnie będą na pewno zadowolone. Muszę na koniec poruszyć temat czasu pracy. Wbudowana bateria to 5000 mAh i możemy tutaj uzyskać wyniki rzędu 7, a nawet 8,5 godziny pracy na ekranie. Natomiast od siebie polecam dokonać konfiguracji pracy Always on Display tak aby w nocy nie był aktywny, ponieważ wtedy ucieka w ciągu nocy między 10 a 15% naładowania. Co ważne, występuje tutaj funkcja stamina, czyli oszczędzanie energii. Do tego funkcja ochrony ogniwa. Może to pracować jako harmonogram, może to być również aktywne cały czas i wtedy telefon uczy się naszego schematu użytkowania. No i też bateria może być ładowana do poziomu 80 albo 90%. W zestawie znajduje się niespodzianka, ponieważ nie ma tutaj ani kabla, ani nawet ładowarki. Sony chyba do serca wzięło sobie ochronę środowiska. Plus Okazało się ładowanie indukcyjne, a także ładowanie zwrotne, gdzie możemy ustawić po jakim czasie ta funkcja zostanie samoczynnie wyłączona. Przechodzimy do podsumowania. Uważam, że testowana Xperia 5 to poniekąd taka Alfa Romeo Giulia czy też Stelvio jeżeli chodzi o smartfony. Zobaczymy, że od zawsze wygląda tak samo dobrze i tylko małe szczegóły są stopniowo ulepszane, natomiast użytkowanie tego modelu to dosłownie przyjemność. Oczywiście nie chodzi o naprawy, tylko o to, że użytkowanie nowej piątki jest równie przyjemne jak Fryda zjeżdżenia Alfą. Dostajemy tutaj znakomity ekran, fantastyczne wykonanie obudowy i wygląd do tego szybkie działanie systemu. Na całości dopełnia rewelacyjny czas pracy, no i też całkiem dobry aparat, z tym, że posiadający pewne braki, chodzi oczywiście o zdjęcia nocne. Na dziś to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, a także polajkowania tego filmu, a tymczasem do zobaczenia.